Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Znajdujemy się na ścieżce dydaktycznej Bagienna Dolina Drwęcy. Znajduje się ona w miejscowości Bobrowiska, Nadleśnictwo Brodnica. Jest to ścieżka dydaktyczna znajdująca się najbliżej Brodnicy. Ma ona około 800 metrów długości, więc każdy tak naprawdę może ją przejść. Właśnie, ona jest do przejścia... Tutaj nie preferują po prostu rowerów. Co my tutaj znajdziemy? Zobaczymy bardzo dużo zwierząt, jeśli będziecie mieli wprawne oko, bardzo dużo roślin, a tak naprawdę celem tej ścieżki jest właśnie nauka, czym jest las, do czego on służy, bo pamiętajcie, to jest tak naprawdę miejsce bytowania zwierząt, a my jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie gośćmi. Zanim wejdziemy na ścieżkę dydaktyczną, warto zapoznać się z takimi prostymi zasadami udostępniania lasów dla nas tak naprawdę. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby nie śmiecić, zabierajcie śmieci ze sobą. One naprawdę potem się robią lekkie, te rzeczy. Po drugie, jeśli bierzecie pieska ze sobą, warto jest, żeby on nie był puszczony luzem, ponieważ on jest gościem, tak jak i my. Może on straszyć zwierzęta, które żyją na co dzień w tych lasach. Pamiętajcie również, żeby nie używać żadnych głośnych sprzętów, żeby nie straszyć, nie płoszyć zwierząt. No i zostawcie to miejsce takie, jakie było wcześniej, żeby też inni mogli je zobaczyć. W razie co, jest tutaj specjalna tablica, warto ją przeczytać. Ścieżka edukacyjna ma na celu nas czegoś nauczyć i warto czasami spojrzeć na takie tablice edukacyjne. Tutaj mamy informacje na temat zalesiania gruntów porolnych, czyli tak naprawdę zwiększamy ilość lasów. Jakie drzewa zazwyczaj są sadzone w takich miejscach? Takie, które będą rosły w miarę szybko, czyli na przykład będzie to sosna, modrzew, świerk, a później będą wprowadzane drzewa, które już będą rosły troszeczkę wolniej, tak? I będą stanowić główny element lasotwórczy. Sosna rośnie w miarę szybko, dlatego luki w drzewostanie można zalesiać już drzewami liściastymi, na przykład bukiem czy też dębem. Buki wolą takie stanowiska troszeczkę zacienione, więc będą się świetnie czuły, na przykład pod sosnami. Stworzy to taką warstwowość lasu, która sprawi, że ten ekosystem stanie się stabilniejszy. Bagienna Dolina Drwęcy to znaczy, że znajdujemy się na terenie troszeczkę zabagnionym. Jest to dość ważne miejsce, ponieważ będą tutaj żyły troszeczkę inne zwierzęta, które wolą taką bardziej stagnującą wodę i też inne rośliny. Również woda, która znajduje się w takim miejscu lekko zabagnionym, sprawia, że jest zdecydowanie lepsza gospodarka wodna w okolicznych lasach. Bagienna Dolina Drwęcy jest to siedlisko wielu zwierząt, w tym chronionych, jak bóbr czy też wydra. Również znajdziemy tutaj takie płazy jak draszka grzebieniasta, kumak nizinny, wiele gadów jak padalec, zaskroniec, uwaga na żmiję zygzakowatą, to również jest miejsce bytowania. No i ptaki. Szereg ptaków z grupy wodno-błotnych, również będzie tutaj bielik czy też orlik krzykliwy. To jest ostatnia tablica dydaktyczna. Teraz zapraszam Was na ostatnią niespodziankę, którą mam dla Was. Chodźcie ze mną na wieżę widokową.